A więc cześć, siemanko, z tej strony Strollowany. No i ostatnio nagraliśmy całą prawdę o Arku Tańculi według Amadeusza Ferrari, a Daniel Magical przerwał milczenie i pokazuje nam kłamstwa, którymi mógł też zostać zbejtowany Amadeusz Ferrari. Więc mega ciekawa sprawa. Słuchajcie, na mój drugi kanał CS-owy wpadł już odcinek z wynikami konkursu oraz nowym konkursem. Wystarczy zostawić tam łapę w górę, suba, dzwonem i komentarz, żeby wygrać 5 dych. Paysafe cardem, w skinach, blikiem, czymkolwiek będziecie chcieli, więc zaglądajcie po filmie. 1500 łapek w górę pod tym filmem to kolejny film na kanale. I pytacie no stop o moje walki, spokojnie, jestem wolnym zawodnikiem, robimy mega duże zasięgi. Wypełniłem swój kontrakt w Prime'ie, miałem tam 4 walki i czekam na oferty. Więc jeżeli ktoś to zobaczy, to dzwońcie, bo czekam. Zapraszam do oglądania. A więc witam w odcinku, a wczoraj Daniel Magical przerwał milczenie w głośnej aferze Ferrariego z Tańculą, gdzie finał tej spiny miał miejsce w oktagonie, pośrednio widowiskowej walce, jak na taką nienawiść, a wygrał pojedynek oczywiście Arkadiusz Tańcula decyzją sędziów, wchodząc w nogi i punktując Amadiego w rundzie trzeciej. Sporo prywaty, brudów i eskalacja konfliktu na całą Polskę, ale zaczynają się pojawiać znaki zapytania i wątpliwości co do prawdziwości dowodów Amadeusza Ferrariego, który opowiada, że ktoś pisał do matki jego dziecka, że chciał brudu i gadał ktoś z Danielem Magicalem i wszystko było pięknie, ale wczoraj Daniel przygotował mocne story z zapowiedzią, że wyjaśni Amadeusza, bo jest farmazonem i wykręcił aferę Tańculi na przerobionych screenach, które dostał. I teraz ciekawe, czy oszukał ktoś Amadeusza przerabiając w sposób bezbłędny screeny, czy to Amadeusz sam zlecił zrobienie tego, w co wątpię, ale sami posłuchajcie. Wszystkich okłamujesz, wykorzystujesz, słuchaj. Ale ode mnie się już odwal i nie manipuluj ludźmi. Nie buduj zasięgów na Magicalu. Nie wyjdzie ci to nigdy. Zdrówko, widzowie. On zrobił fotomontaż rozmowy z inną osobą i uznał, wypowiedział się publicznie, że to ja z nim pisałem. I to jest kłamstwo. O 21:00 chcę to wam pokazać, udowodnić. No i wchodzi pierwsza rozmowa, na którą powoływał się Amadeusz i Daniel pokazuje, z kim tak naprawdę było pisane i że nie był to Daniel, tylko inna osoba, czyli Pity. A jego osobę przedstawił nam sam Daniel, opowiadając, jaka była prawda na tym kafelku Instastory, który teraz wam puszczę. Makaron na uszy. No i się cieszę, że jego nosek został uszkodzony, chociaż jest bardziej przystojniejszy, więc myślę, że tam będzie miał ubranie. Trzymajcie się. Nie chcę nic sugerować, ale ta osoba, ten Pity, jest powiązana z Fame, ma zobaczyć jego profil. Mam też rozmowy z nim wyżej, które w 100% to potwierdzają. No i kończy swoją przemowę twierdząc, że jest to prowokacja Amadiego na Tańcule. I teraz rodzi mi się milion zapytań w głowie. A co jeśli ktoś poprzerabiał wszystkie screeny, Arek nie nasyłał nikogo na matkę dziecka Amadeusza i nie szukał brudów na Amadeusza i Arek został skrzywdzony tą aferą, która rozliczyła jego przeszłość. No robi się mega nieciekawie i teraz jest ruch Amadeusza, który powinien nam wszystko wytłumaczyć i ewentualnie przyznać się, czy przypadkiem nie został wpieprzony w aferę przez kogoś, kto chciał zrobić piekło Arkowi i poprzerabiał screeny dostarczając je do Amadiego. A teraz jest pytanie ciekawe, komu by się chciało i komu by tak bardzo by zależało na upadku Arka w internecie i wyrządzenie mu takiego piekła, które miało miejsce kilka dni temu. Napiszcie to, o tym sądzicie w komentarzu. A po Fame MMA też miała miejsce duża kość niezgody między trenerem Rybakowej a Szeją, który zamiast pogratulować Szei i skupić się na lepszym przygotowaniu Dominiki pod MMA, czyli wyrzucaniu bioder do tyłu przy obalaniach, wyciąganiu głowy do góry bądź spychaniu w dół, przy zejściach do nóg przeciwniczek postanowił, że wymusi rewanż na Szei, pisząc w bardzo nieładny sposób. Rewanż w Szczecinie w formule K1 dla Dominiki się należy. Jak Szeja się boi, to zamiast walki o pas zasługuje jedynie, aby otrzymać zapas pampersów na cały rok. Po walce w Krakowie żadna nie ma obrażeń, bo tylko leżało na macie. Dominika się bardziej zmęczyła podczas rozgrzewki niż w szatni. Niektórzy powiedzą, że ma trochę racji, bo walka była ogólnie nudna. Drudzy powiedzą, że nie ma racji, no bo to jest MMA, taki sport. Khabib też nie wygrywa zawsze widowiskowo. Jakieś tam swoje walki na pewno przeleżał i nie było one super widowiskowe. Taki sport, wzięli walkę w MMA, to niech się biją w MMA. I taki płacz na Instagramie jest niepotrzebny. A moim zdaniem kryptrenerzy po klęskach swoich przeciwników powinni posypać głowy popiołem i pomyśleć, co zrobili nie tak w przygotowaniach, że coś nie wyszło. A nie, że bierzesz walkę w MMA i liczysz na to, że uda się całą walkę przewalczyć w głównej płaszczyźnie twojej podopiecznej, czyli w tym przypadku K1. Trzeba pogodzić się z przegraną i dostosować się do zasad, które naturalnie powinna ustalać teraz Szeja, bo wygrała swoją walkę. Ja bardzo trenera lubię i Rybakową, bo poznałem ten team na Prime'ie, ale jeśli się nie zgadzam z czymś, bądź uważam, że coś według mnie jest chujowe, to po prostu to mówię otwarcie i nie mydlę nikomu oczu. Ten komentarz jest strasznie smacznie i w sumie to tyle. Jak wy uważacie, ponownie zachęcam was, komentujcie, bo ja lubię czytać wasze komentarze, przypinam dużo serduszek. Teraz mordeczki, wbijajcie na kanał CS-owy, tam macie konkursiwo na 5 dyszek, przyda wam się 5 dyszek, macie też wyniki konkursów i fajny odcinek z CS-a, subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem i ja się z wami żegnam, trzymajcie się i cześć!